Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj, 2 maja, jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Przy tej okazji chcielibyśmy pokazać Wam dobre i złe praktyki związane z naszą flagą. Zapraszam na filmik, który przygotował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku oraz biblioteka. Zacznijmy od tego, skąd brać informacje na temat flagi oraz innych symboli narodowych. Przede wszystkim z prawodawstwa. Jest to ustawa, która w 1980 roku została uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej. Jest to ustawa o między innymi o godle, o barwach narodowych, ale także o hymnie Rzeczpospolitej. Nasza flaga musi być w odpowiednich proporcjach ukazywana. Więc jeżeli kupujemy jakąś flagę bądź ją rysujemy, musi ona spełniać taki podstawowy warunek, a mianowicie proporcje. Jest to proporcja 5 do 8. 5 to jest wysokość, a 8 to jest szerokość. Flaga Polski składa się z dwóch zasadniczych kolorów. Pierwszy kolor, to wszyscy odpowiedzą w tym momencie, biel. Aczkolwiek w rozumieniu heraldycznym jest to nieprawda, ponieważ w heraldyce i w weksylologii, czyli nauce o flagach, nie ma takiego koloru jak biały. Co zatem jest w zamian? W zamian mamy oczywiście kolor srebrny, czyli tak naprawdę, co wydaje się bardzo paradoksalne dla Was wszystkich, kolor biały to tak naprawdę w heraldyce srebrny. Poniżej mamy kolor czerwony, który już się normalnie nazywa w heraldyce, tak jak i w naszym życiu codziennym. Co jest istotne? Istotne jest znaczenie tych kolorów. Myślę, że każde dziecko wie o tym, co oznaczają te dwa kolory, aczkolwiek warto przypomnieć. Biały kolor, nie tylko w naszym rozumieniu, ale także w heraldyce, oznacza czystość. I czystość w tym rozumieniu niepokalania. To znaczy, że na poziomie wartości jest to najwyższa wartość dotycząca czystości. A co oznacza kolor czerwony? Kolor czerwony to przede wszystkim ogień bądź krew. Nie będzie to wielkim odkryciem, kiedy krew jest jakby, nasza historia jest naznaczona dość mocno krwią naszych przodków. Stąd rozumienie i znaczenie tej flagi wydaje się być oczywiste. Warto zwrócić uwagę na odcienie kolorów na naszej fladze. Obecnie jasny pas, czyli kolor biały, posiada odcień srebrno-białego. W przeciwności do tak rozpowszechnionego w czasach PRL i nawet dzisiaj się to spotyka, koloru śnieżno-białego. Jeśli chodzi o pas ciemniejszy, czyli pas czerwony, zmieniała się ta kolorystyka, także kolorystyka tych odcieni. Przed wojną, w latach 1921-1936, był to kolor karmazynowy. Później, w czasach PRL, wykorzystywano taki odcień czerwonego, taki bardzo krwisto-czerwony. Był to kolor, który nazywany jest cynober. Obecnie wrócono na całe szczęście do tego karmazynowego odcienia i tak w zasadzie wygląda polska flaga. Bardzo istotną rzeczą jest, jak naszą flagę wywieszamy, czyli jaki jest układ. Rzecz wydaje się prozaiczna, aczkolwiek są dwa układy. Jest układ poziomy, czyli ten standardowy, gdzie biel jest u góry, a czerwień na dole. A jest także układ pionowy. Wtedy bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie pomylić kolejności kolorów. I zawsze zaczynamy białym kolorem od strony masztu bądź od strony ściany. To jest bardzo ważne. Skupmy się na tym, jak wywieszamy biało-czerwone flagi.
Bardzo często spotyka się, że na naszych domostwach wiszą flagi, które posiadają także na białym pasie godło Rzeczpospolitej. Czy to jest właściwa praktyka? Wydaje się, że jednak nie, ponieważ ustawa, a na tej podstawie powinno się wywieszać flagi, mówi jasno, że flaga z godłem Rzeczpospolitej, z godłem herbowym, winno być wywieszane tylko i wyłącznie na placówkach dyplomatycznych, czyli automatycznie flaga jest ta używana tylko i wyłącznie za granicą. A druga sprawa, flaga biało-czerwona z tym godłem może występować także na okrętach pod polską banderą. Także wywieszanie flagi z owym godłem może doprowadzić do takiego nieporozumienia, że ktoś może nasze domostwo potraktować jako ambasadę albo okręt morski. Chyba tak nie jest. Warto zadać także pytanie, kiedy należy wywiesić flagę? Obecnie prawo dozwala, żeby flaga wisiała praktycznie przez cały rok. Nie jest tak jak kiedyś, za czasów PRL, kiedy były pewnego rodzaju, pewne terminy, w których flagi wywieszać nie można było. Dzisiaj nie ma takiego zakazu, aczkolwiek warto podkreślić, wywieszając flagę, że jest to dzień szczególny, czyli zasadniczo wywieszamy w dni świąt narodowych, ale można także podkreślić nawet własne jakieś, nie wiem, osiągnięcia czy życiowe sukcesy, wywieszając flagę. Nie ma w tym nic złego. Ważne jest to, aby flaga ta była utrzymana w należytej, jakby to powiedzieć, higienie. Flaga nie może być brudna, nie może być jakaś wybrakowana, nie może być podarta. Szacunek polskiej fladze zagwarantowany jest przez ustawę. Ale jak obchodzić się z polską flagą tak, aby oddawać jej należyty szacunek? Myślę, że bardzo ważnym elementem jest taka wyrugowanie takiej złej praktyki, a mianowicie pisanie po fladze. Jest to często w dobrym celu, bo ktoś chce podkreślić, skąd pochodzi, pozdrowić mamę i tak dalej. Jednak nie jest to zakwalifikowane jako szacunek do flagi i można to po prostu też i źle zrozumieć. Mam nadzieję, że filmik ten przybliżył Wam, jak prawidłowo używać polskiej flagi, jak z niej korzystać. Zachęcam także do lektury wcześniej wymienionej ustawy, gdzie możecie także znaleźć informacje, w jaki sposób i gdzie można wywiesić godło, w jaki sposób i w jakich okolicznościach odgrywać hymn. To wszystko możecie sami już dalej zgłębić. Mam nadzieję, że tak jak i dzisiaj, tak i jutro, w bardzo ważne święto narodowe, święto Konstytucji 3 maja, zobaczymy w naszym mieście, w naszej gminie i miejmy nadzieję w całej Polsce bardzo dużo flag. Pamiętajmy o tym, o czym mówiłem. Szacunek do flagi to nie tylko szacunek do samej tkaniny, ale tak naprawdę do tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Wiąże się z naszym narodem, z naszym państwem, a przede wszystkim jest to szacunek do samego siebie. Dziękuję.